Cześć kochani, witam was w kolejnym odcinku Koniopedii. W dzisiejszym filmie opowiem wam o najbardziej znanym turnieju wyścigowym w Ameryce, czyli o Kentucky Derby, na który składają się aż trzy wyścigi, które znacie na pewno dzięki koniu, który zdobył największy rekord w historii tych wyścigów. Czyli po prostu pobił rekord toru, biegnąc z legendarną po prostu długością, której nie przebił jeszcze żaden koń. Oczywiście to też będzie w tym filmie, ale głównie skupię się tutaj na historii tego niezwykłego turnieju. Zapraszam. Kentucky Derby to amerykański wyścig o stawki Great One, rozgrywany w Churchill Downs w Uliesville w stanie Kentucky. Wyścig jest rozgrywany przez 3-letnie konie pełnej krwi angielskiej na dystansie 1 + 1/4 mili, czyli inaczej 10 furlongów lub jeszcze inaczej 2,012 metrów. Ogiery i wałachy ważą 126 funtów, czyli inaczej 57 kg, a klacze 121 funtów, czyli inaczej 55 kg. Odbywające się corocznie w pierwszą sobotę maja derby jest pierwszym etapem potrójnej korony. Poprzedzony jest dwutygodniowym festiwalem Kentucky Derby Festival. Wyścig znany jest też jako The Run for the Roses, jako że zwycięski koń okrywany jest kocem z róż. Trwające około 2 minut derby były naprzemiennie nazywane The Most Exciting 2 Minutes in Sports, The Fastest 2 Minutes in Sports lub The Greatest 2 Minutes in Sports. Ukute przez prezesa Churchill Downs Matta Wina. Uważa się, że co najmniej 2 z tych opisów pochodzą od słów pisarza sportowego Grantlanda Rissa, który w 1935 roku powiedział: te 2 minuty i sekunda biegu derbowego niosą ze sobą więcej emocjonalnych emocji na sekundę niż cokolwiek, co sport może pokazać. Wyścig został po raz pierwszy rozegrany w 1875 roku. W przeciwieństwie do innych starszych wyścigów potrójnej korony, Preakness Stakes i Belmont Stakes oraz z Travelers Stakes, najstarszym porównywalnym wyścigiem o stawkę w USA, Kentucky Derby i jego rodzeństwo Kentucky Oaks odbywają się co roku od samego początku. Zostały one dwukrotnie przełożone w tym samym roku, po raz pierwszy z powodu II wojny światowej w 1945 roku, a po raz drugi z powodu pandemii COVID-19 w 2020 roku. Derby i Oaks to najstarsze duże wydarzenia sportowe w Stanach Zjednoczonych, które odbywają się corocznie od samego początku. Wśród wyścigów o stawki pełnej krwi są najstarszymi, które odbywały się corocznie na tym samym torze każdego roku. Derby to najchętniej oglądany i najczęściej uczęszczany wyścig konny w Stanach Zjednoczonych. W 2024 roku Kentucky Derby oznaczało 150. edycję wyścigu. Historia. W 1872 roku pułkownik Meriwether Lewis Clark Jr., wnuk Williama Clarka z wyprawy Lewisa i Clarka, udał się do Anglii, odwiedzając Epsom w Surrey, gdzie derby odbywały się corocznie od 1780 roku. Stamtąd Clark udał się do Paryża we Francji, gdzie grupa entuzjastów wyścigów utworzyła francuski klub jockeyowy w 1863 roku. Zorganizowali oni Grand Prix de Paris w Longchamp, który w tamtym czasie był największym wyścigiem we Francji. Po powrocie do domu w Kentucky, Clark zorganizował Louisville Jockey Club, aby zebrać pieniądze na budowę wysokiej jakości obiektów wyścigowych na obrzeżach miasta. Tor wkrótce stał się znany jako Churchill Downs, nazwany na cześć Johna i Henry'ego Churchillów, którzy dostarczyli ziemię pod tor wyścigowy. Nazewnictwo stało się oficjalne w 1937 roku. Kentucky Derby po raz pierwszy rozegrano na dystansie 1 + 1/2 mili, czyli inaczej 12 furlongów lub 2,4 km. Takim samym jak
jak Epsom Derby, zanim w 1896 roku zmieniono jego długość na obecne 1 plus 1,4 mili, czyli 10 furlangów 2 km. 17 maja 1875 roku na oczach około 10 tysięcy widzów 15 trzyletnich koni wzięło udział w pierwszym wyścigu derby pod jockeyem Oliverem Lewisem. Ogier o imieniu Artie Steedes, trenowany przez przyszłego Hall of Famer Ansela Williamsona, wygrał inauguracyjne derby. Jeszcze w tym samym roku Lewis poprowadził Aristidesa do drugiego miejsca w Belmont Stakes. Początkowo odnoszący sukcesy tor popadł w trudności finansowe z powodu przedłużającego się bojkotu związanego z hazardem, który usunął go z wyższych szczebli wyścigów, co trwało aż do przełomu XIX i XX wieku. W 1894 roku założono New Louisville Jockey Club z nową kapitalizacją i ulepszonymi obiektami. Pomimo tego, że biznes upadał aż do 1902 roku, kiedy to syndykat prowadzony przez pułkownika Matta Wina z Louisville nabył obiekt. Pod rządami Wina Churchill Downs prosperowało, a Kentucky Derby stało się wówczas najważniejszym wyścigiem dla trzyletnich koni pełnej krwi w Ameryce Północnej. Właściciele koni pełnej krwi angielskiej zaczęli wysyłać konie, które odniosły sukces w derby, do rywalizacji w dwóch innych wyścigach. Te dwa wyścigi to Preakness Stakes na Pimlico Race Course w Baltimore i Belmont Stakes w Elmont w stanie Nowy Jork. Te trzy wyścigi oferowały duże nagrody, a w 1919 roku Sir Barton został pierwszym koniem, który wygrał wszystkie trzy wyścigi. Termin potrójna korona nie był jednak używany przez kolejne 11 lat. W 1930 roku, gdy Galland Fox został drugim koniem, który wygrał wszystkie trzy wyścigi, mistrz sportowy Charles Hutton wprowadził to wyrażenie do amerykańskiego użytku. Podsycane przez media publiczne zainteresowanie możliwością superkonia, który mógłby wygrać potrójną koronę, rozpoczęło się w tygodniach poprzedzających derby. Dwa lata po tym, jak termin ten wszedł do użytku, wyścig do tego czasu rozgrywany w połowie maja od samego początku zmienił datę na pierwszą w sobotę maja. Zmiana ta pozwoliła na ustalenie konkretnego harmonogramu wyścigów potrójnej korony. Od 1931 roku kolejność wyścigów potrójnej korony to najpierw Kentucky Derby, następnie Preakness Stakes, a następnie Belmont Stakes. Przed 1931 rokiem 11 razy Preakness rozgrywano przed derby. 12 maja 1917 roku i 13 maja 1922 roku Preakness i derby odbywały się tego samego dnia. W 11 przypadkach Belmont Stakes był rozgrywany przed Preakness Stakes, a w 2020 roku Belmont był rozgrywany jako pierwszy, następnie Kentucky Derby, a Preakness Stakes jako ostatni. W dniu 16 maja 1925 roku pierwsza transmisja radiowa na żywo z Kentucky Derby została wyemitowana na WHAS, a także na WGN w Chicago. W dniu 7 maja 1949 roku odbyła się pierwsza telewizyjna relacja z Kentucky Derby wyprodukowana przez Wave TV, oddział NBC w Louisville. Relacja ta została wyemitowana na żywo na rynku Louisville i wysłana do NBC jako nagranie kineskopowe do emisji w całym kraju. W dniu 3 maja 1952 roku odbyła się pierwsza ogólnokrajowa transmisja telewizyjna z Kentucky Derby, emitowana przez ówczesny oddział CBC WOS TV w 1954 roku. Pula nagród po raz pierwszy przekroczyła 100 tysięcy dolarów. W 1968 roku Dancer Is Image stał się pierwszym koniem, który wygrał wyścig, a następnie został zdyskwalifikowany. Badanie moczu wykazało ślady fenylobutazonu, przeciwzapalnego leku przeciwbólowego, wewnątrz Dancer Is Image. Forward Pass
wygrał po przedłużającej się batalii prawnej właścicieli Dancer Ease i Match, którą przegrali. Tym samym Forward Pass stał się 8 zwycięzcą dla Calumet Farm. Nieoczekiwanie przepisy na torach wyścigowych pełnej krwi angielskiej w Kentucky zostały zmienione kilka lat później, zezwalając koniom na bieganie na fenylobutazonie w 1970 roku. Diane Crump została pierwszą kobietą jockeyem, która wzięła udział w derby, zajmując 15 miejsce na pokładzie Phantom. Najszybszy czas w derby miał miejsce w 1973 roku i wynosił 1 minuta 59 sekund i 4 setne, kiedy to sekretariat pobił rekord ustanowiony przez Notar Dancer w 1964 roku. Również podczas tego wyścigu sekretariat dokonał czegoś wyjątkowego w wyścigach potrójnej korony. Z każdą kolejną ćwiartką jego czasy były szybsze. Chociaż w wyścigach nie rejestruje się czasów koni, które nie wygrały, w 1973 roku Shen zajął drugie miejsce 2,5 długości za sekretariatem w tym samym wyścigu. Używając konwencji wyścigów pełnej krwi angielskiej, zgodnie z którą jedna długość równa się 1,5 sekundy, aby obliczyć czas Shama, ukończył on również poniżej 2 minut. Kolejny finisz poniżej 2 minut był tylko trzeci, został ustanowiony w 2001 roku przez Monar Chosa z czasem 1 minuta 59 sekund i 97 setnych w pierwszym roku, w którym wyścig wykorzystywał setne sekundy zamiast piątych w pomiarze czasu. W 2005 roku zmienił się podział puli nagród w derby tak, że konie kończące wyścig na 5 miejscu otrzymywały odtąd część puli nagród. Wcześniej robiły to tylko pierwsze 4 konie. Kentucky Derby zaczęło oferować $3 miliony w puli pieniężnej w 2019 roku. Urzędnicy Churchill Downs powoływali się na sukces historycznych terminali do obstawiania wyścigów w swoim obiekcie derby. City Gaming w Louisville jako czynnik stojący za wzrostem puli. Derby po raz pierwszy zaoferowało pulę w wysokości $1 miliona w 1996 roku. W 2005 roku została ona podwojona do $2 milionów. W 2020 roku derby zostało przełożone z 2 maja na 5 września z powodu pandemii COVID-19. Był to drugi raz w historii, kiedy wyścig został przełożony. Drugi miał miejsce w 1945 roku. Churchill Downs użył nowej pojedynczej 20-stanowiskowej bramy startowej na Kentucky Derby 2020, zastępując poprzedni układ, który wykorzystywał standardową 14-stanowiskową bramę i pomocniczą 6-stanowiskową bramę. Stara konfiguracja przyczyniła się do zatorów na początku wyścigu, zwłaszcza w szczelinie między dwiema bramkami. Rick Strike, rezerwowy, który dostał się do finałowego pola dopiero po późnym drapaniu, wygrał wyścig w 2022 roku po ostatecznym kursie 80-1, a wypłaty z zakładów Paris-Montuel były jeszcze większe. W styczniu 2024 roku pula na Kentucky Derby została zwiększona do $5 milionów. Frekwencja. Miliony ludzi z całego świata obstawiają zakłady na różnych torach na żywo i u internetowych bookmacherów. W 2017 roku tłum 158 tysięcy i 70 osób oglądał zwycięstwo Always Dreaming w derby, co czyni go 7 pod względem frekwencji w historii toru wyścigowego. Tor odnotował zakłady o łącznej wartości $209.2 miliona ze wszystkimi źródłami na wszystkie wyścigi w programie Kentucky Derby Day. Był to 9% wzrost w porównaniu z sumą $192.6 miliona w 2016 roku i wzrost o 8% w stosunku do poprzedniego rekordu ustanowionego w 2015 roku, wynoszącego $194.3 miliona. Twin Spires, platforma do zakładów online i partner Kentucky Derby i Breeders' East Cup odnotowała $32.8 miliona obrotu w wyścigach Churchill Downs w programie Kentucky Derby Day. Rekord ten stanowił 22% wzrost w
stosunku do poprzedniego roku. W samym wyścigu Kentucky Derby obrót Twin Spires wyniósł 20,1 miliona dolarów, co stanowi 22% wzrost w porównaniu z rokiem poprzednim. Wyścig często przyciąga znane osobistości. Królowa Elżbieta II podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych dołączyła do uczestników wyścigu w Churchill Downs w 2007 roku. Sponsoring. W 2004 roku Kentucky Derby po raz pierwszy w wyniku nakazu sądowego zezwolono jockeyom na noszenie logo reklam korporacyjnych na ich ubraniach. Norman Adams jest projektantem logo Kentucky Derby od 2002 roku. W dniu 1 lutego 2006 roku firma Fast Food Yum Brands INC ogłosiła umowę sponsoringu korporacyjnego, aby nazwać wyścig The Kentucky Derby Present by Yum Brands. W 2018 roku Woodford Reserve zastąpiło Yum Brands jako sponsora prezentującego tradycję. Oprócz samego wyścigu kilka tradycji odgrywa znaczącą rolę w atmosferze derby. Miętowy julep to mrożony napój składający się z bourbona, mięty i syropu cukrowego. Jest tradycyjnym napojem wyścigu. Ten historyczny napój podawany jest w owstronionym lodem w srebrnym kubku julep. Jednak większość klientów Churchill Downs popija go z pamiątkowych szklanek po raz pierwszy zaoferowanych w 1939 roku i dostępnych w zmienionej formie każdego roku od tego czasu z nadrukiem wszystkich poprzednich zwycięzców derby. Również burgu, gęsty gulasz z wołowiny, kurczaka, wieprzowiny i warzyw jest popularnym daniem Kentucky serwowanym podczas derby. Pole bramkowe to obszar dla widzów wewnątrz toru. Oferuje ogólne ceny wstępu, ale niewielkie szanse na obejrzenie dużej części wyścigu, szczególnie przed instalacją Jumbotronu w 2014 roku. Zamiast tego biesiadnicy pojawiają się na polu bramkowym, aby imprezować z porzuceniem. Z kolei Millionaire Is Row odnosi się do drogich miejsc w lożach, które przyciągają bogatych, sławnych i dobrze skomunikowanych. Kobiety pojawiają się w eleganckich strojach, bogato zdobionych z dużymi wyszukanymi kapeluszami. Po Call to the Post, granym na trąbce przez Steve'a Butlemana, gdy konie zaczynają paradować przed trybunami. Orkiestra marszowa Uniwersytetu Louisville, Cardinal Brandt, gra My Old Kentucky Home, Stevena Fostera. Piosenka ta jest tradycją zapoczątkowaną w 1921 roku. Wydarzenie przyciąga widzów z dużego obszaru, przylatujących setkami prywatnych samolotów na międzynarodowe lotnisko w Louisville. Derby jest często określane jako The Run for the Roses, ponieważ co roku zwycięzca Kentucky Derby otrzymuje bujny koc z ilością 554 czerwonych kwiatów róż. Nowojorski felietonista sportowy i przyszły prezes Churchill Downs Bill Corum w 1925 roku zaczął opisywać wyścig w ten sposób, ale tradycja powstała w 1883 roku, kiedy to nowojorska towarzyszka E. Berry Wall wręczyła róże kobietom na przyjęciu podarwy. W wydarzeniu tym uczestniczył założyciel i prezes Churchill Downs, pułkownik Meriwether Lewis Clark Jr. Uważa się, że ten gest doprowadził Clarka do pomysłu uczynienia róży oficjalnym kwiatem wyścigu. Jednak dopiero w 1896 roku jakakolwiek zarejestrowana relacja odnosiła się do drapowania róż na zwycięzcy derby. Gubernator Kentucky i prezes Churchill Downs Incorporated prezentują zwycięzcy girlandę i trofeum Kentucky Derby. Wokalista pop Dan Fogelberg skomponował piosenkę Run for the Roses, wydaną na czas wyścigu w 1980 roku. Na Wikipedii możecie sobie też przeczytać oficjalne statystyki dotyczące wyścigów Kentucky Derby. Dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka. Jeśli Wam się spodobało, to zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzach, czy chcielibyście odcinki o reszcie wyścigów z potrójnej korony, które tutaj w filmie wymieniłam. Pamiętajcie, aby zasubskrybować kanał i kliknąć w dzwoneczek, jeśli nie chcecie przegapić następnych odcinków z tej serii oraz innych filmów o tematyce koni czy figurek koni. Pamiętajcie, że w opisie tego filmu
znajdziecie wszystkie linki do źródeł zdjęć i informacji, z których korzystałam w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia w kolejnych filmach.